Witam Was w kolejnym filmie. Dawno nie było nic nagrywane, bo leczyłem kontuzję nogi. Także dzisiaj będziemy trochę mniej górsko. Pojedziemy do lasu. Aura może nie zachwyca, bo jest trochę deszczowy dzień. Ale plan jest taki, żeby dzisiaj spać na drzewie. Albo chociaż zrobić sobie biwak na drzewie. I zobaczymy, ile wytrzymamy. Także zapraszam Was do oglądania. Może powiem też trochę więcej o moim planie. Plan jest taki, żeby rzutką arborystyczną zarzucić linkę, wciągnąć linę na drzewo na jakieś 10 metrów. Następnie wejść na drzewo, rozłożyć tam hamak. No i przy sobie przeczekać do rana albo tyle, ile dam rady. W razie czego, jakby nas zaskoczyło w nocy deszcz, to mamy namiot, żeby się schować, także jest to pełen survival, tudzież bushcraft, tylko dosyć komfortowe spanie w lesie. Tak jest, drzewo, które jest za mną, jest tutaj wybrane dzisiejszą eskapadę. Także czekam, aż trochę przestanie w końcu padać i będę na nie wchodzić. Także teraz zobaczymy, ile uda się wytrzymać na nim. Mamy rozstawione małe obozowisko, w razie W, jakby w nocy pogoda nam doskwierała za bardzo. No, mamy też elementy survivalu. Tutaj kowal dba o nasze ognisko domowe. Dosłownie. Także będziemy się tutaj uczyć, jak rozpalać krzesiwem. Nie, kowal? Tak, tak będzie. Tak będzie. Bardzo blisko się. No i się udało. Mamy rozpalenie. To jest sukces. Oczywiście to był tylko... Bawimy się po prostu w rozpalaniu ognia, a za chwilę oczywiście ten ogień zgasimy, bo nie wolno palić ognisk w lesie w niedozwolonych miejscach, także żeby nie było, nie? Dobra, pokrótce pokażę Wam, co na sobie mam, żeby wejść na takie drzewo. Czyli tak, zacznę sobie od ląży arborystycznej, którą mam. Czyli tutaj sobie... Jak zbuduję sobie stanowisko na drzewie, to tu się wepnę i tu już jestem bezpieczny. Ja mam tutaj 10 metrów, jest to mój pierwszy raz, więc już widzę, że jest za dużo tej liny, więc musiałem sobie skrócić. Ale lepiej mieć więcej niż mniej, bo później jak będziemy w hamaku, to żeby się tam wpiąć do stanowiska, to będzie po prostu większe pole manewru. Zestaw taśm, z których zbuduję stanowisko na drzewie. Mam małpę, żeby wejść na podrzewie, grigri, który też mi się przyda do zjazdów i do podejścia. Zestaw HMS-ów, micro traction, żeby sobie wciągnąć później rzeczy. No i tyle, no i więcej karabinków, w tym sumie lepiej, bo później trzeba jakoś ten hamak podwieźć. Co jeszcze jest dobrym patentem? Taki worek, który jest nieprzemakalny, nierozrywalny, który można targać gdzieś po drzewach, także to jest dobra rzecz i wiem, że jak go sobie powieszę gdzieś na drzewie, nawet jak pogoda będzie taka lipna jak teraz, to on mi nie zamoknie.
Kolejną rzeczą ważną jest rzutka, bo trzeba jakoś tam zarzucić tą linę. Także ja zainwestowałem taką rzutkę arborystyczną 280 gram. I tutaj mam aż 100 metrów linki. Jest to za dużo, ale po prostu nie chciałem tego skracać. I po prostu trzeba to zarzucić, później przywiązać linę i tą linę wciągnąć na górę do stanowiska. Dobra. No i jeszcze co mam, mam impregnowaną linę 60. Jest to lina dynamiczna, czyli jakby do podchodzenia ona jest trochę słaba, bo będzie po prostu się rozciągać, ale no nie mam innej, więc używam tej, którą mam na wspinaniu. No i to tyle. Idziemy do góry. Dobra, mam rzutkę. Teraz będziemy rzucać. Ciekawe, czy trafię tutaj jeszcze razem. Lecimy. No jest. A który razy? W 10? Dobra. Węzeł jest tutaj zabezpieczony, tak żeby mi nie puścił. No i teraz idę, będę ciągnął za drugą koniec liny, żeby przeciągnąć tą. I będę wchodził. Idzie lina. Najgorsze, że idzie przez tą gałąź tam, ale dobra. No i mamy naszą linę przeciągniętą. Teraz tylko zabezpieczyć ją wokół pnia i można wchodzić. Dobra, teraz montujemy stanowisko dołu, żeby tutaj nam złapało linę. Tutaj sobie kluczkę albo podwójną ósemkę można zawiązać. Ja zrobię podwójną ósemkę. Tutaj wpinamy i sprawdzamy, czy nasza lina nas utrzyma. Czy nasze stanowisko jest wytrzymałe. No to, że jest git. Wytrzymałość. Wygląda na to, że mnie utrzyma. Ale to jest robota tej.
zakręcone. Powiem wam tak, chyba słaby dzień wybrałem na takie zabawy. Słaby październikowy dzień. W sumie to jest końcówka już października. Ale dobra, mam tutaj stanowisko, które wcześniej sobie założyłem. I co? I tutaj miałbym teraz dzisiaj spędzić noc. To powiem wam tak. O, zresztą widać po mnie, ja jestem cały uwalony. Pełną chutu rośnie. Słabe drzewo wybrałem. Także przymiarka jest pod nocleg. Przymiarka pod nocleg jest. Wiem jak już wchodzić na to. Jest kupa roboty z tym. Ale wybierzemy sobie chyba następnym razem jakieś inne drzewo. Także tak to wygląda tutaj. Buty cyk. Tu zjazd. Także się ewakuujemy i dzisiaj jednak robimy plan B. Plan B jest taki, że po prostu śpimy w naszym obozowisku na dole. Nie na drzewie, ale na dole. Także tak czy siak będzie fajnie. Także co? Zbieram się stąd. Nie ma co tu robić, jest nieprzyjemnie. Jest brudno. Cały jestem uwalony. Także buty masakra. No spodnie też. Rękawice to mokre na maksa. Spadam stąd. Dobra, odkręcamy teraz moją lążę stanowiskową. Przypinamy. Demontujemy stan. O, ale gnój, zobaczcie to. Masakra. Ale zrzucam już. Zjechałem. Także przynajmniej się pobawiłem. Teraz tylko ściągamy linę po robocie. Pomimo tak pięknego poranku, jaki mamy dzisiaj, spanie w namiocie okazało się bardzo dobrym pomysłem, ze względu na to, że całą noc padało. Ale tęcza tej, patrzcie to. I taką piękną tęczę na początek dnia mamy. Ładnie. Okej, okay, przymiarka pod nocleg na drzewie zrobiona. Także już teraz wiem, z czym to się je. Wiem, że na przykład łatwiej byłoby z Portal Ledge'em. Portal Ledge będę robił własny. Także jak jesteście ciekawi, to śledźcie mój kanał. Na pewno pojawi się taki film, jak zrobić po taniości własny Portal Ledge. I na Portal Ledge'em jest na pewno łatwiej spać na drzewie, bo to po prostu wiesza się na pniu i jest po kłopocie. Nie trzeba szukać na przykład dwóch gałęzi na hamak.
Także dobra, no jest zrobiona przymiarka. Kolejne filmiki na pewno będą z moich wypadów do lasu. Także dzięki za oglądanie i zapraszam do kolejnych materiałów. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dzięki.